Witam serdecznie, tak jak obiecałem, lekcja ukulele na plaży. Zawsze o tym marzyłem, zrobić lekcję na plaży. Najpierw zagram pieśń mojej własnej kompozycji, Bądź pozdrowiona. Proste nuty, pół nuty, ćwierć nuty. Duże litery oznaczają akordy durowe, a małe molowe. To już każdy wie chyba, a jak nie wie, to już mówię. Duże litery durowe, małe molowe. Amol, gemol. Zagram najpierw i zaraz zrobię krótką lekcję. Drodzy Państwo, uczymy nieraz się 13 lat na saksofonie, na skrzypcach, na flecie poprzecznym. Znam taką osobę, co 12 lat się uczyła, po kilka godzin dziennie. Miała talent, pięknie śpiewała, ale cóż, nawet jeździli na koncerty do Warszawy. Ale gdy już założy się rodzinę, instrument trzeba oddać, rodzina, dzieci i wcale się nie gra. Do czego zmierzam? Chodzi o to, żeby wykorzystać tę naukę, tę energię, którą się włożyło, ten czas, żeby nie był zmarnowany, żeby odłożyć skrzypce, sprzedać i 12 lat tak jakby tego nie było. A na ukulele można się nauczyć nie 12 lat, tylko w 3 minuty jedno pieśń. Potem na końcu udowodnię. 3 minuty, nie 12 lat, tylko 3 minuty. Na koniec to powiem. W ciągu 3 dni można już grać kilka pieśni. W ciągu tygodnia już można swobodnie nauczyć się grać. Potem jak człowiek się zastarzeje, przyjadą wnuki, wnuczęta. Można już coś zagrać przy choince, w Zuniu. Na przykład wnuczek będzie miał urodziny. Zwróćcie Państwo uwagę, cedur, ja pokażę. Cedur, jeden palec. I gedur, trzy paluszki, taki trójkącik. No. I zwróćcie uwagę, no, wnuczki przyjeżdżają i babcia śpiewa. Potem jeszcze dojdzie F-dur, to dwa paluszki, drugi i trzeci. Tu są progi. Próg pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Struny się liczy od dołu. Raz, dwa, trzy, cztery. Od tej od dołu A, E, C, G. Nazwy strun. I teraz F-dur jeszcze doszło, czyli mamy tak. C-dur jest tak, G-dur jest tak i F-dur drugi palec i trzeci palec. Tak. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Kciuka nie liczy się. Drugi, trzeci, numeracja palców. Zaraz na chwilę tak pokażę. I jeszcze raz. 100 lat, 100, nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100, nie żyje, żyje nam. I jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje i F-dur. I G-dur. Nie żyje nam. Trzy chwyty. C-dur, G-dur i F-dur. 3 minuty. Powtórzymy to przed kolacją. Raz po kolacji, drugi raz. I na drugi dzień wnuki przyjeżdżają. Można zagrać. Jest wtedy muzyka jest użyteczna. Obieca się w szkole. Trzeba coś z tym zrobić. Zauważyłem, że obieca się, że karierę. Ale przecież wszyscy nie będą grać w orkiestrę symfonicznej Warszawia i nie wszyscy będą grać w kapeli Gedanensis w Gdańsku. Nie dlatego, żeby ktoś nie miał talentu, jak to się mówi, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, ale chodzi o to, że nie ma miejsc, są miejsca ograniczone. Nie wiem, ile osób gra w orkiestrze symfonicznej Warszawia i w kapeli Gedanensis. Ale jedno jest pewne, miejsca są ograniczone. I 12 lat ciężkiej harowy pracy, żeby nie poszło na daremno. Trzeba dziecku powiedzieć, gdzie będziesz grała, dziewczynko. Gdzie będziesz grał w przyszłości? Czy trąbkę, czy saksofon na strych położysz? Na ukulele zawsze można zagrać, bo się gra samemu. I w rodzinnym gronie
to jest instrument użyteczny. A trzeba jasno powiedzieć, że gdzie będziesz grała, gdy po tych 12 latach na ciężkiej pracy, co zrobisz z tą muzyką? Chodzi o to, żeby nic nie marnować. Tatoś mnie nauczył oszczędności. Pamiętam, kiedyś wyciągnął stary gwóźdź z deski, nie wyrzucił go. Wyprostował na kowadle, wrzucił do korytka. To był gwóźdź, ma wartość. Nie może na świecie, nie można marnować rzeczy. 12 lat pracy nauki na flecie poprzecznym lub na saksofonie, nie można potem powiedzieć, że to nic nie znaczy. Muzyka użyteczna. Zagram jeszcze moją własną kompozycję na koniec. Można nuty pokazać. Bądź pozdrowiona, łaską napełniona, Pan jest przy tobie. A mol tu jest? Jesteś szczęśliwa między dziewczętami, szczęśliwy owoc życia twego jest Jezus. Może jeszcze raz? Bądź pozdrowiona, łaską napełniona, Pan jest przy tobie. Jesteś szczęśliwa między dziewczętami, szczęśliwy owoc. Wedro jest trudne takie, cały palec. Życia twego Jezus. O, ciekawy jest wedro, pokażę. Piłeczka spadła i chlap do wody. Dobrze. Ciekawy jest dedur. Cały palec się kładzie i tutaj w tym. Teraz pokażę te chwyty. Właśnie to jest ten dedur. To jest ten cały palec drugi. I tutaj piątym. To są właśnie chwyty, które występują. Poczekaj, bo już buty ściągnę. W tej pieśni. O. To jest ta pieśń. Można sobie skserować, zatrzymać klatkę. Moja własna kompozycja. A tu są do tej pieśni chwyty. Tutaj jeszcze pokażę nazwy strun ukulele. Licząc od dołu, proszę bardzo. A, E, C, G. Akordy molowe mało, akordy durowe dużo. Łatwo zapamiętać. Durowe dużo, molowe małe. A jakby ktoś chciał na ślubie gdzieś zagrać na gitarze lub na jakimś innym instrumencie, Ave Maria, Schuberta słynne, to tutaj mam, sam ułożyłem akordy. Można sobie zatrzymać. Wartościowa pieśń, klasyka. O, tutaj są akordy, nie? Na ukulele, ale też na gitarę. To są układy na ukulele. Tu jeszcze pokażę, jak ktoś zna pieśń Liczę na Ciebie Ojcze, z tych dawniejszych pieśni. Też można sobie zatrzymać klatkę. Tak, muzyka użytkowa. Na ukulele zawsze. Czy w młodości, wszędzie można zabrać ją. Przepraszam, że tak może mówię pesymistycznie, ale trzeba sobie zakładać punkt wyjścia i cel, żeby grać 12 lat i saksofon odłożyć na strych. Gdzie będę grał? Czy w orkiestrze Warszawia? Czy może w jakimś zespole? Warto to pytanie sobie zadać już chodząc do szkoły muzycznej, bo widzę, że tego pytania nikt nie stawia. Warto się uczyć, bo muzyka rozwija, ale chodzi o to, żeby mieć swój cel, żeby muzyka była użytkowa i żeby nie zmarnować czasu. Życie jest krótkie, nie jest aż tak krótkie. A po pewnym sekrecie jeszcze wiele kościołów, w których nie ma organistów. Warto wielbić Boga. Ta pieśń jest o Maryi. Ta pieśń jest o Maryi, się połączyła kartka. Bądź pozdrowiona, łaską napełniona, Pan jest przy Tobie. Jesteś szczęśliwa między dziewczętami. Szczęśliwy owoc życia Twego Jezus. Ja wierzę, że będąc na plaży, głosząc Maryi sławę, nawet mi się teraz ułożył rym, dla Miriam sławy, dla Maryi sławy, pieśń od Stanisława. Albo Maryi sława, pieśń od Stanisława. I tam patrząc na te słońce zachodzące, można pokazać.
zmierzamy. Nawet teraz na koniec powiem wiersz. Dzikie kaczątko podpłynęło do łabędzi, łabędzie przyjęły je do siebie. Odfrunęły, machnąc skrzydłami, zaczęły machać skrzydłami, mocno, mocniej, coraz mocniej i wzbiły się ku zachodowi słońca. Tam nie ma pustki, tam jest niebo. Tak jak tu, to jest odbicie. Chwała Panu. Cieszmy się życiem. To jest odbicie. Cieszmy się życiem. Dziękuję.